Cześć! Jeśli chcesz ochronić swoje urządzenia takie jak tablet czy telefon przed zagrożeniami takimi jak próby wymuszenia okupu czy kradzież danych osobowych, to jest na to rozwiązanie. W tym odcinku opowiem, jak włączyć i skonfigurować cybertarczę dla usług mobilnych. Zaloguj się do swojego konta w Mój Orange. Wybierz pakiety i usługi i na liście usług odszukaj cybertarczę. Kliknij Zarządzaj, a następnie Włącz usługę. Poczekaj na SMS-a z potwierdzeniem aktywacji. Od tego momentu ochrona anti-malware i anti-phishing jest już aktywna. Jeżeli chcesz dodać inne numery do ochrony, ustawić blokadę na kategorie stron lub na wybrane strony, to wejdź na portal Cybertarczy cybertarcza.orange.pl. Zaloguj się tymi samymi danymi, którymi logujesz się do konta w nowym Mój Orange. Zobaczysz tutaj swój numer. Możesz też dodać inne, wybierając opcję Chroń nowy numer w Orange. Wpisz go i kliknij Zweryfikuj numer. Następnie przypisz profil i kliknij Zamów. Na numer, który dodajesz, otrzymasz SMS-a z prośbą o potwierdzenie aktywacji. Odpowiedz na niego w treści, wpisując tak. Teraz już możesz przejść do konfiguracji profilu. Z górnego menu wybierz Profile bezpieczeństwa, następnie załóż nowy profil. Nazwij go, wybierz awatar i kliknij Dalej. Możesz skorzystać z trzech gotowych profili. Lub zdefiniować własny, gdzie sam wybierzesz kategorie stron, które będą blokowane. W kolejnym kroku, klikając Dodaj zakres czasu, możesz ustawić dni tygodnia oraz godziny, w których internet będzie niedostępny. Na koniec kliknij Zakończ. Teraz profil możesz przypisać do numeru. Wejdź w numery telefonów, kliknij numer, do którego chcesz przypisać profil i z listy wybierz ten stworzony przez Ciebie. Na koniec kliknij Zapisz zmiany. Od teraz na Twoim numerze działa nowo skonfigurowany profil, nie musisz nic dodatkowo instalować. Usługa działa od momentu włączenia i nie spowalnia Twojego urządzenia oraz nie zużywa dodatkowo baterii. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz. Cybertarcza wykrywa zagrożenia, gdy masz włączone dane komórkowe, ale nie zadziała, jeśli podłączysz się do sieci Wi-Fi, na przykład w centrum handlowym. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.